Dobra, piła, jedź! Lepiej nie! Jedź, jedź!
Wiedzy GKS Wikielec, Jarosław Polski. Panie trenerze, jakbyśmy chcieli podsumować to już ostatnie spotkanie tutaj sparingowe. Zdecydowana wygrana z Delfinem Rybno. Tak, zdecydowana wygrana, natomiast sparing o dwóch obliczach. Koncentracji starczyło na pewno taką 100% koncentrację mieliśmy w pierwszej połowie, gdzie gra była płynna. Realizowaliśmy sobie to, co mieliśmy w planach, czyli bardzo, bardzo uważną grę w destrukcji, szczególnie w średnim jakby pressingu, w średniej strefie środkowej, odbiór piłki i prostymi środkami skierowanie piłki w boczne sektory, żeby nasi tam pomocnicy lub włączający się boczni obrońcy kończyli to dośrodkowaniem. I to było zadowalające, nieźle to wyglądało, spore fragmenty dobrej gry, skracania pola przesuwania, asekuracji, przeciwnik stworzył jedną dogodną sytuację, no ale to też jest po to na boisko, żeby nas atakować i stwarzać sytuację. W przerwie trzy zmiany, niby niedużo, natomiast ta gra siadła i wyglądało to zdecydowanie, wyglądało to słabiej. Porobiły się przestrzenie między formacjami, brakowało też takiego zaangażowania. Na pewno jakiś tam wpływ miał wynik, ale to nie ma żadnego znaczenia, korzystny. Dlatego też szybko stracona bramka. Później fragment kilkunastu minut, gdzie wróciliśmy jakby do swojego grania takiego z pierwszej połowy i myśleliśmy kolejne bramki. Natomiast końcówka znowu przyszło rozprężenie, brak dokładności, brak mojego zaangażowania, brak takiej dyscypliny indywidualnej, a to się przekłada później na cały zespół, bo gdzieś te luki, gdzieś te przestrzenie się tworzą i przeciwnik wykorzystał, strzelając drugą bramkę. Także ocena za pierwszą połowę na pewno pozytywna, bo nieźle wyglądało to nasze granie i czekamy na ligę. Zobaczymy, co przyniesie. No właśnie, już w oczekiwaniu na ligę. Również jeszcze tak poprosimy o takie podsumowanie tego okresu przygotowawczego. Był obóz sportowy, były mecze kontrolne, rozgrywane praktycznie co tydzień. Jakbyśmy chcieli tutaj tak całość to podsumować? Ocena jest pozytywna w sensie wykonanej pracy, praktycznie to, co tam sobie założyłem, czy jakieś zaplanował treningi, to w miarę wszystko się odbyło. Obóz do tego, brakowało tam powiedzmy 4-5 ludzi, ale to mówię, gramy na takim poziomie, że trzeba się z tym liczyć, że nie zawsze zawodnicy pogodzą po prostu tą piłkę z obowiązkami pracowniczymi. Później sparingi u siebie, czyli na boisku w Wiławie, generalnie też wszystko pozytywnie, praca w tygodniu, w tych mikrocyklach tygodniowych, ok, niezła frekwencja nieobecności gdzieś tam, czy braki zawodników wynikały głównie z jakichś obowiązków zawodowych, czy sytuacji chorobowych. I tutaj jedyny minus, mankament to przytrafiające się gdzieś kontuzje. Przy naszej szczupłej kadrze na rundę wiosenną, bo znowu zimą ta kadra uległa mocnemu przemodelowaniu, a wręcz praktycznie całkowitej rekonstrukcji, to te kontuzje wpierw Łukasza Goździejewskiego, później Patryka Jaworskiego, Kamila Tomczyka, gdzieś tam choroby zawodników, gdzieś przeziębienia, gdzieś to wyrywało ich na parę dni, a w przypadku Łukasza tam nawet na 4-5 tygodni z tego rytmu treningowego, na pewno to utrudniło, czy utrudniało przygotowanie zespołu, ale mówię, nie ma co narzekać, gramy w takiej lidze i mierzymy się z takimi problemami, które są dla wszystkich zespołów praktycznie jednakowe, bo nie wierzę, że inne zespoły nie mają tych problemów, bo to taki poziom, że gdzieś tam pracują zawodnicy, druga zmiana, inne sytuacje, ciężko to wszystko pogodzić. Także
pozytywnie. Na pewno okres został przepracowany solidnie. Zawodnicy są nieźle przygotowani. I tak mówię, no, z małym optymizmem na te rozgrywki ligowe na pewno czekamy. Zaczynamy meczem u siebie za tydzień, aby warunki były podobne do dzisiejszych, bo dzisiaj ja się chcę grać w piłkę, piękna pogoda, słoneczko. Co prawda najbliższe dni zapowiadają trochę gorzej, ale mam nadzieję, że na dobrym boisku pozytywnie zainaugurujemy rundę wiosenną.